trener kadry narodowej Grzegorz Proksa po pierwszym światowym turnieju kwalifikacyjnym. No niestety wracacie bez kwalifikacji, ale myślę, że z dużym bagażem przemyśleń i doświadczeń. Doświadczenie na pewno spore. Przede wszystkim mocny rekonesans. Pojedynki równe. Pojedynki mocne, ciekawe, w dwóch kategoriach od razu na faworytów, które wylosowaliśmy. Także cenna nauczka, ale też rozeznanie z tym, co dalej. No, tak wygląda dzisiaj nasza kadra na ten stan, na ten moment. I jesteśmy głodni pracy i osiąganie sukcesu w przyszłości. Wiemy doskonale, że ciężkie zadanie przed tobą. Zostaje już tylko jedna szansa w Bangkoku. Wydaje mi się, że czy Damian Durkacz, czy Mateusz Bereźnicki, czy Jarek Iwanow to są zawodnicy, którzy absolutnie wciąż mogą marzyć o Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. No tak, no i Damian trafił od razu na mistrza świata, tak, z Kazachstanu. Jarek również trafił na chłopaka, który z Kolumbii, który się zakwalifikował z miejsca. Bardzo ładnie zabuksował zresztą wczoraj. Mateusz robił na tyle, ile mógł, to co mógł, ale to było i tak za mało na Brytyjczyka. Stoczył dwie walki, jedną przeciętną wygraną, drugą fajną wygraną. No i musimy popracować na tym, aby ustabilizować tą formę. Widać było na tym turnieju, że sędziowie jednak punktują mocną inicjatywę. Tych, co atakują, niekoniecznie doceniają zawodników kontrujących. Także to nie jest najlepsza wiadomość dla Mateusza i na tym elementem z pewnością przynajmniej teraz będzie musiał się pochylić, postarać się wraz z trenerami. Ale wydaje mi się, że ta ciężka praca, którą włożyliście, ona powoli co prawda, ale mimo wszystko przynosi efekty i chyba teraz najważniejsze jest to, żeby odpowiednio głowę skalibrować i wciąż być głodnym tej ciężkiej roboty, no bo bez tego nie ma mowy w ogóle o kwalifikacji olimpijskiej. Można dużo zarzucić, brak jakichś tam technicznych umiejętności. Natomiast na pewno żadnemu zawodnikowi nie zarzucimy, żeby nie był przygotowany, bo panowie brylowali w trzecich rundach i czasami kradnąc te pojedynki. Także tutaj tą pracę, którą wykonaliśmy przez ostatnie 2,5 miesiąca, no było widać. Natomiast no to jest dopiero, tak jak mówię, początek. Boks jest bardzo trudnym sportem, wymagającym i nie znoszącym niczego wokoło. Bo jeśli będzie on na pierwszym miejscu, no to te wyniki przyjdą szybciej niż myślimy. Jeżeli będzie tylko jakimś dodatkiem, to z pewnością tych wyników najszybciej nie będzie. Myślę, że chłopcy też czują głód. Oczywiście wielka chwała dziewczynom za tak wspaniały wynik. Brawa dla sztabu szkoleniowego. Myślę, że to jest wielki, ogromny sukces i myślę, że też przyniesie rezultaty w Paryżu. Chłopcy też to widzą i też będą chcieli udowodnić swoją wartość. Możesz nas uspokoić, że ten głód i w tobie, jako w człowieku z sztabu szkoleniowego i u każdego chłopaka z osobna, ten głód w dalszym ciągu będzie po prostu odpowiednio na wysokim poziomie przed turniejem w Bangkoku? U mnie niestety chorobliwa ambicja bardziej niż głód, bo jestem nasycony. Natomiast, mam jeszcze Mistrzostwa Europy. Wiadomo, że ten program i grafik jest bardzo napięty, ta praca będzie podzielona, ale maj. Najpóźniej będzie solidny, jeżeli chodzi o start na tych drugich kwalifikacjach. Natomiast myślę, że te zgrupowania, które przed nami, również przełożą pracę. Wiemy nad czym. Na pewno będzie kilka zmian personalnych. Co do Bangkoku, już w głowie mam na 100% jedną. Myślę, że jeszcze na pewno, prawdopodobnie dwie się jeszcze wykwalifikują, znaczy wyłonią. Okej, czekamy w takim razie i tej ciężkiej pracy wam życzymy, to jest niezbędne. No, ona będzie, dziękuję. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.